teraz to powoli dochodzi do mnie zmęczenie, spadek tej całej adrenaliny, która nie osła. Ale czuję przede wszystkim wielką satysfakcję. Zakładałem, że przypłynę 50 km, przepłynąłem ponad 51. Tak więc cel sportowy zrealizowany, cel charytatywny jeszcze bardziej, bo z tego co wiem, Świetlikowo, dla którego ta cała akcja była dedykowana, no robi tutaj furorę na Wodnym Parku, zbiera bardzo dużo pieniędzy, bardzo duże zainteresowanie, także wszyscy jesteśmy bardzo spełnieni. Miałem 24 godziny do dyspozycji i kwestia tego, żeby jak najczęściej pływać. Oczywiście w takich wyzwaniach najtrudniejsze są rzeczy nieprzewidywalne, może zdarzyć się wszystko, skurcze, ja miałem do czynienia z dużą zgagą, było mi bardzo zimno, czyli wychodziłem z tej wody, moje zęby szczerkały, ja chodziłem dosłownie cały dygocząc, a dodam, że pływam też zimowo, czyli w wodzie, która ma 4-3 stopnie i tu mi było dużo zimniej niż po wyjściu z basenu, który ma 3 stopnie. Do takich wyzwań nie ma szczegółowego przygotowania tak naprawdę, to są lata pracy, lata treningów, lata dyscypliny. Przygotowywałem się do Mistrzostw Europy w lodowym pływaniu, które odbyły się 3 tygodnie temu pod okiem trenera, tak więc na pewno dzięki temu przygotowaniu byłem też gotowy tutaj, żeby dać siebie wszystko, tak więc pod okiem trenera, ale bardziej do takiego wyzwania to jest kwestia głowy. Od 14 lat opiekujemy się nieuleczalnie chorymi dziećmi. To są dzieciaki z całego województwa śląskiego. Prowadzimy hospicjum domowe dla dzieci. W momencie, kiedy leczenie jest zakończone, dzieci wracają do swoich rodziców i wtedy my obejmujemy opieką jako hospicjum domowe całą rodzinę. I prowadzimy Centrum Opieki Dziennej, czyli taki ośrodek, takie przedszkole dla bardzo ciężko chorych dzieci. I tutaj właśnie borykamy się z bardzo dużymi kłopotami finansowymi. Stąd ta akcja i stąd pomoc w rozpromowaniu zrzutki, która jest zorganizowana na ten cel. To jest wszystko. To jest cała bieżąca pomoc. To jest pomoc w opłatach za ogrzewanie, w opłatach paliwa do samochodu, w utrzymaniu kadry, ponieważ my mamy 50 osób zatrudnionych w fundacji. To już jest dosyć duża organizacja. I mamy przerwę, ponieważ dotychczas projekt był finansowany z Unii Europejskiej. Teraz nie ma jeszcze tego finansowania. Mamy nadzieję, że wkrótce ono nastąpi. No i właśnie jesteśmy w bardzo trudnym czasie. Wspieramy tutaj Świetlikowo. Udostępniliśmy basen. Andrzej od wczoraj, od 10 już pływa. Przez całą noc pływał, także też zaopiekowaliśmy się nim, tak żeby miał opiekę ratowniczą, żeby tutaj niczego mu nie zabrakło. No i Świetlikowo tak samo wspieramy, zarówno tym, że dzisiaj tutaj gościmy, już od wczoraj tak naprawdę ich gościmy. I mogą tutaj sprzedawać swoje świetliki, jakby wszystkie fundusze idą na ten cel fundacji, dalszego działania. No plus jako spółka oczywiście też wspieramy, przekazując darowiznę, do czego również zachęcamy inne firmy i też osoby prywatne, żeby wspierać jednak fundację, bo naprawdę znalazła się w ciężkiej sytuacji i trzeba pomóc, bo to są, za fundacją stoją no, dzieci, chore dzieci, którym trzeba pomóc.